Ósma edycja Partnice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września. Spotkajmy się na wrocławskich Partnicach. Sponsorem głównym jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Dumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10. W 7-osobowej reprezentacji Polski, która przebywa na ostatnim zgrupowaniu przed startem w Mistrzostwach, oprócz Janikowskiego, jest także drugi zawodnik Śląska Wrocław, Dawid Karyciński. To jednak na 24-letnim Janikowskim spoczywają największe oczekiwania związane ze startem w Budapeszcie. Brązowy medalista olimpijski z Londynu dobrze znosi intensywne przygotowania do turnieju. Jest wszystko w porządku, wiadomo, że jak człowieka coś boli, to znaczy, że żyje. No, to są sporty walki kontaktowe, zawsze coś musi boleć, ale takich większych kontuzji nie ma, także jestem sprawny i gotowy na zawody. Mistrzostwa Świata w Budapeszcie rozgrywane będą według nowych zasad. Do tej pory pojedynek zapaśniczy składał się z rund trwających po 2 minuty, a do sukcesu potrzebne było zwycięstwo w 2 odsłonach. Teraz zapaśnicy będą rywalizować w 2-3-minutowych partiach, a punkty zdobyte w pierwszej będą się liczyły w kolejnej. Do tej pory nie były one kumulowane. Zawodnik Śląska zmiany te przyjął ze spokojem, ale też bez większej euforii. Różnie bywa, to wiadomo, no też co zawody się inaczej walczy, raz chce się po prostu więcej siły zachować na inne walki, to się tak nie idzie, czasami trzeba po prostu bardzo mocno iść, żeby zawodnika zdominować, zmęczyć go, tak jak mówię, no to zależy, no mi odpowiadają wszystkie przepisy. Będąc dobrym zawodnikiem, każde przepisy powinny być pasujące. Medalista Mistrzostw Świata i Europy skupia się tylko i wyłącznie na swoich przygotowaniach. Nie sprawdzam list startowych przed zawodami w swojej kategorii. Losowanie turniejowej drabinki też nie ma dla mnie jakiegoś szczególnego znaczenia, mówi zapaśnik Śląska. Czasami najgorsze losowanie niby może okazać się tym właśnie najlepszym. Można wygrać ze wszystkimi najlepszymi, którzy wcześniej byli najlepsi, którzy teraz są najlepsi i samemu być najlepszym. Najważniejsze to dobrze zacząć, bo to skraca drogę do medalu, mówi zawodnik z Wrocławia. Cel jest taki, żeby wygrać pierwszą walkę, a później to już będzie szło łatwiej. Zapaśnicze Mistrzostwa Świata w Budapeszcie rozpoczną się 16 i potrwają do 22 września. Damian Janikowski na matę wyjdzie w przedostatnim dniu zawodów. W rywalizacji mężczyzn szanse medalowe zaczynają się od kategorii 56 kg, gdzie o krążek powalczy m.in. Adrian Franczyk. Zawodnik Polwicy Wierzbno jest brązowym medalistą Mistrzostw Europy do lat 17, co stawia go w roli jednego z faworytów do wygranej. Trenerzy WKS-u Śląska Wrocław bacznie oglądać będą zmagania w kategorii do 69 kg, gdzie na pomoście pojawią się dwaj reprezentanci wojskowych. Kacper Gorzelniak i Patryk Kusztelak. Ich klubowy kolega Przemysław Koterba powalczy w kategorii do 85 kg, gdzie za przeciwnika będzie miał faworyta tej kategorii, Krzysztofa Zwarycza z Górnika Polkowice. Aż 4 zawodników Górnika Polkowice walczyć będzie w kategorii do 105 kg, tu jednak o zwycięstwo może być niezwykle ciężko. W tej kategorii wystartuje bowiem Bartłomiej Bąk, brązowy medalista londyńskich Igrzysk Olimpijskich. W rywalizacji kobiet medalową faworytką jest Sabina Bagińska, która niedawno dołączyła do ekipy ciężarowców Śląska Wrocław. Powinna stoczyć wyrównany bój z Małgorzatą Wiejak z Zawiszy Bydgoszcz. Smaczku rywalizacji dodaje fakt, że obydwie panie mają zapewniony start w Mistrzostwach Świata. W kategorii do 53 kg medalową niespodziankę sprawić może klubowa koleżanka Sabiny, Malwina Chodor. Zawody w Ciechanowie będą ostatnim ważnym sprawdzianem przed październikowymi Mistrzostwami Świata, które odbywać się będą we Wrocławiu. Głównym celem Tumski Cup jest przywrócenie Odrze statusu miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców, a służyć mają temu celu
wyścigi smoczych łodzi oraz wielki sportowy piknik na Wyspie Bielarskiej. W części sportowej organizatorzy zaplanowali udział 18 załóg składających się z 10 zawodników oraz bębniarza i sternika. Aby zabawa odbywała się w bezpieczny sposób, sternikami będą doświadczeni wodniacy z Klubu Sportów Wodnych i Rowerowych Pegas, jednego ze współorganizatorów imprezy. O 11 losowanie numerów startowych ekip, godzinę później rozpoczną się biegi eliminacyjne zawodów. Parę minut przed 17 poznamy najlepszą załogę Tłumski Cup 2013. Oto miano powinny powalczyć ekipy znane z wysokich miejsc zajmowanych w poprzednich edycjach, czyli MPWiK oraz Klecińskie Towarzystwo Wioślarskie. Część rekreacyjna rozpocznie się o 10.30 pokazem i warsztatami tańca irlandzkiego. I do zakończenia imprezy każdy, kto przyjdzie na Wyspę Bielarską, znajdzie coś dla siebie. Dla dzieci zaplanowano pokazy walk rycerskich, gry i zabawy z trenerami osiedlowymi oraz przedstawienie teatru lalek Gulliver w Krainie Olbrzymów. Ich rodzice będą mogli sprawdzić swoje siły na ergometrach, łodziach wioślarskich oraz przyjrzeć się mistrzom świata w footbagu, którzy dadzą specjalny pokaz. Organizatorami imprezy są Hotel Tłumski, Klub Pegas, wicemistrz olimpijski Paweł Rańda oraz Fundacja Pro Culture Bono. Tłumski Cup 2013 rozpocznie się punktualnie o godzinie 10. Wstęp na Wyspę Bielarską jest bezpłatny. Ostatni miesiąc przeznaczony był na szlifowanie formy przed mistrzostwami. Nasi zawodnicy są dobrze przygotowani, zapewnia trener kadry. Ten plan ostatniego miesiąca był bardzo napięty, obfity w treningi. Uważam, że drużyna jest męska bardzo dobrze przygotowana. Żeńska początkuje, występowała 4 lata temu w Mistrzostwach Europy, które również były w Elblągu. Natomiast później była przerwa, na mistrzostwach w Holandii nie wystąpiły i teraz tak szczęśliwie się złożyło, że drugi raz jesteśmy gospodarzem, więc dziewczyny również miały zgrupowanie. Czy to, że turniej odbywa się w Polsce, to duży atut? Na pewno w Polsce jako gospodarze część rzeczy mamy ułatwionych, z drugiej strony jest presja. Także też jest odczuwalna, ona powinna mobilizować, aczkolwiek nie wszyscy są tacy sami, niektórych paraliżuje. Będziemy pracować nad tym, żeby cały zespół męski i żeński był zmotywowany. Niestety raczej nie mamy szans na medale, a to dlatego, że sport niepełnosprawnych na świecie idzie w stronę zawodostwa, a u nas to wciąż raczej hobby, uważa szkoleniowiec męskiej reprezentacji. Pierwsze 4 drużyny, najlepsze z kontynentu, to jest Bośnia, Hercegowina, Rosja, Niemcy i Ukraina, trenują i uprawiają ten sport jako profesjonalny, więc zawodnicy, to jest ich po prostu zawodem. Dla nas to jest przyjemność, hobby i z tego tytułu zawodnicy na razie nie mają jakichś dodatkowych apanaży. We Wrocławiu da się zauważyć spory rozwój sportu niepełnosprawnych. Świadczy o tym fakt, że w męskiej i żeńskiej kadrze znalazło się aż 10 wrocławian. Zarówno zawodnicy, jak i zawodniczki to są kluczowe osoby w drużynach. Całe drużyny są bardzo wyrównane, więc tu nie można mówić o jakichś super liderach. Natomiast faktycznie grupa z Wrocławia jest dość duża. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 16 września. Będzie to największa w tym roku w Polsce impreza dla sportowców niepełnosprawnych. Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Tłumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10. Ósma edycja Partnice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września. Spotkajmy się na wrocławskich Partnicach. Sponsorem głównym jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.